Klasyczne zapytanie, które dostaję bardzo często. Jak sprawdzisz, czy Twój organizm oczyścił się całkowicie z THC przed badaniami w WOMP, czyli Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy? Zapytanie mojego widza: Szanowny Panie Doktorze, zostało mi zabrane prawko z powodu jazdy pod wpływem THC na okres 3 lat. 3 lata, no to musiało być sporo tego THC, albo przynajmniej coś musiało się tam wydarzyć. Kara już mi minęła i mogę przystąpić do badań lekarskich w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w celu ponownego nabycia uprawnień do prowadzenia samochodu. I powiem szczerze, jestem regularnym palaczem. Definitywnie przestałem palić tydzień temu i bardzo nie chciałbym tej sytuacji, że pójdę na badania i cokolwiek związanego z THC mi wyjdzie. Rozumiem, że takie testy są na pewno robione i tutaj muszę od razu powiedzieć, tak, są robione. Dostaję wiele maili, że ktoś zlekceważył, pójście czystym, zbadali mu THC i od razu wpada na następny rok jako już osoba uzależniona. Także nie idź na tata wariata na badania WOMP-owskie, jeżeli to by miała być jedyna słuszna lekcja, którą z tego wideo wyciągniesz. Od tygodnia czyszczę się jak mogę, dużo witaminy C oraz wypitych płynów w ciągu dnia. Dodatkowo zamówiłem preparat na oczyszczenie organizmu z wszelakich złych rzeczy. Tutaj link mi widz dał, ale nie znam tych preparatów, także nie udostępniam. Także proszę o radę, co w tym przypadku mam zrobić, ile czekać do momentu wykonania badania oraz czy gdzieś mogę wykonać podobne badania, aby mieć pewność na tych finalnych. Bardzo proszę o poradę. Pozdrawiam. I nakręciłem już filmik o tym, ile THC utrzymuje się w organizmie. Gdzieś ten film tam wrzucę. Zasada jest jakaś tam ogólna, natomiast w tym przypadku, pomimo szczerości widza, mam takie mieszane uczucia co do tak zwanego okazjonalnego oczyszczania organizmu tylko dla potrzeb tego konkretnego badania w WOMP-ie, a potem jak się prawko odzyska, to powrotu do starego trybu życia, czyli palenia trawki i jeżdżenia. I no gdzieś na tydzień wcześniej, przed tymi badaniami, czy nawet 2 tygodnie wcześniej, warto, abyś sprawdził się jakimś testem aptecznym. Testy te są z moczu. Wprawdzie są one mniej czułe niż te profesjonalne, ale w tym przypadku te kilka dni czy tygodni jest po to, aby wypłukały się resztki tego metabolitu, jakiekolwiek świństwo by ci mogło na badaniach zaszkodzić. Idziesz czysty i jest teoretycznie cacy. No, ponieważ ta osoba w zasadzie jest regularnym palaczem, czy była do niedawna regularnym palaczem, to nie podejmuje się określenia, jak długo potrzebuje utrzymać tą abstynencję, nie wiem, ile paliła i nawet nie chce wiedzieć, natomiast po prostu musi się od czasu do czasu kontrolować tymi testami z moczu, no i jednocześnie nie paląc aż do skutku, aż będzie czysta jak noworodek. No, takie moje życzeniowe wishful thinking, prawda? Idealnie było, gdyby rzuciła całkowicie tą używkę, w przyszłości przynajmniej dające się przewidzieć, ale realia życia są jakie są. Natomiast jeżeli Ty masz podobne doświadczenie i również przygotowywałeś się w jakiś sposób do badań lekarskich po złapaniu Cię za jazdę pod wpływem marihuany, opisz od razu swoje doświadczenia pod tym wideo, co działa, co nie działa, co jest stratą pieniędzy, czy jest jakiś tam towar taki wśród palaczy trawki powszechnie używany, że jest skuteczny, prawda? No niestety nie mam totalnie doświadczenia i wiedzy w temacie palenia trawki, nigdy nie paliłem żadnych używek, nigdy nie zażywałem jakichś narkotyków, prawda? Także moja wiedza w temacie palenia i oczyszczania organizmu bardziej się opiera na książkach, na jakichś tam publikacjach naukowych i nie jest aż tak dogłębna jak o badaniach kierowców. Także mówił Dariusz Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. I oczywiście masz tutaj filmik o tym, jak długo się oczyszcza organizm po paleniu trawki oraz, jeżeli chcesz zostać moim widzem, zasubskrybuj mój kanał i wtedy podobny materiał dostaniesz jako pierwszy.